Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obnażył wszystkie braki polskiej służby zdrowia w dziedzinie geriatrii. Liczba specjalistów i oddziałów geriatrycznych w szpitalach nie jest w stanie zaspokoić potrzeb coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. W samym tylko 50-tysięcznym Legionowie jest blisko 16 tysięcy seniorów. Cieszyć więc powinny takie inicjatywy jak ta, którą dla Legionowian przygotowała warszawska Fundacja 60+. Za ich sprawą w ubiegły piątek przed Urzędem Miasta stanął specjalistyczny geriatrobus. To badanie, które tutaj przewidzieliśmy, składa się z trzech członów. Pierwszy człon to jest badanie krwi, najczęściej badanie na cholesterol, poziom cukru, następnie poziom, ewentualnie wykrywanie jakichś stanów zapalnych we krwi. Następnym etapem była rozmowa z psychologiem, który sprawdzał przede wszystkim sprawność umysłową seniora i jego funkcje poznawcze. Wyniki badań trafiły na koniec do lekarza geriatry. Ewentualne skierowanie do poradni geriatrycznej. Badania, które wykonaliśmy, czyli pytania, na które Pani odpowiadały, pokazały, że taka konsultacja będzie wskazana. Jest troszeczkę zaburzeń funkcji poznawczych. Prawdopodobnie ma Pani małe problemy wynikające z pamięci. O kłopotach zdrowotnych seniorzy dowiadywali się w trakcie badań wyjątkowo często. Pomyśleć, że gdyby nie wizyta w geriatrobusie, prawdopodobnie o swoich problemach nigdy by się nie dowiedzieli lub byłoby już za późno na leczenie. Wykrywamy sporo już różnych nieprawidłowości i niektórzy pacjenci wymagają takiej szybkiej interwencji, albo jest to bardzo, bardzo wysokie nadciśnienie wtedy, kiedy niemalże trzeba byłoby wzywać karetkę, a jeżeli nie, no to jesteśmy zawsze w centrum miasta po to, żeby szybko albo do swojego lekarza poszła dana pacjentka czy pacjent, albo żeby poszedł nawet, zgłosił się do szpitala. Podczas akcji w Legionowie w ciągu blisko 8 godzin przebadano około 50 pacjentów. Zaproszenia na badania były rozpowszechniane za pośrednictwem organizacji społecznych zrzeszających legionowskich seniorów. I choć z założenia miał to być podział sprawiedliwy, to powodował wiele nieporozumień. Ja reprezentuję Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który to związek ma 1500 członków. Dostaliśmy 15 miejsc na liście. Inne organizacje, co mają kilkadziesiąt osób, dostały też 13-15 osób, więc po prostu nie jest to proporcjonalne do potrzeb. Bo potrzeby były naprawdę duże, świadczą o tym wypowiedzi seniorów, którzy zgodnie przyznali, że na taką akcję czekali długo i są w stanie wybaczyć nawet drobne błędy organizacyjne. Bardzo dobry pomysł, tylko troszkę więcej porządku, żeby było. To znaczy tak wedle listy po kolei, tak jak to wszystko powinno być, troszeczkę jest bałagan, ale nie znaczy, że jest źle, bo uważam, że bardzo jest potrzebne. Jestem za i jestem bardzo zadowolona i prosiłabym, żeby to może rozszerzyć jeszcze innych specjalistów, nie tylko geriatrę, okulista, kardiolog, diabetolog. Takie spotkania dla seniorów to naprawdę są bardzo cenne. Przed następną wizytą w mieście organizatorzy akcji mają więc trochę tematów do przemyślenia, bo w to, że geriatrobus powinien do Legionowa wrócić, nikt z seniorów nie wątpi.